Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was serdecznie. Dzisiejszy film poświęcony będzie poszukiwaniom w miejscu, gdzie kiedyś stała dawna osada o nazwie Klej Nipkau, dzisiejsze Małe Nipkowie. Oczywiście do dnia dzisiejszego nie przetrwała ta osada. Przyjechaliśmy tutaj, żeby miło spędzić czas, ale również też, żeby przetestować wykrywacz metali Golden Mask 4 WCL, ponieważ muszę go zaopiniować i wysłać krótkie info do producenta. Pochodzimy sobie z godzinkę, może dwie. Może dłużej. Zobaczymy, czy coś będzie wychodzić. Mamy też do odebrania paczkę dla naszej artystki, prezencik. Dla Hani. Zobaczycie, co to takiego. Także zostańcie z nami do końca. Zapowiada się ciekawie i wesoło. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Właśnie się śmieję do Krzyśka, że zawsze jak wchodzę, mam pierwszy sygnał i zawsze mam podkowę. Także na szczęście podkowa, a na pewno coś spotka mnie dzisiaj miłego. Wykrywacz, o którym Wam wspominałem, to analogowy model Golden Mask z cewką bezprzewodową. Nowy patent producenta firmy Golden Mask. Kawek, jakieś blachy. Są gruzy, blachy. Także śmietnik. Tutaj mamy dźwięk taki rwany. Zaraz to podkopiemy i zobaczymy, co to jest. A jest to kapselek. Był to rwany sygnał. Z góry było wiadomo, że prawdopodobnie jest to na pewno nic ciekawego. Wychodzi na to, że jest tutaj jakiś większy przedmiot. Teraz sobie to podkopiemy, zobaczymy, co to. I jest faktycznie większy przedmiot. O, podkowa. Ale wykrywacz właściwie sygnalizował. Dźwięk się rozchodził, czyli dawało wyobrażenie, że nie jest to mały na przykład przedmiot w postaci jakiejś monetki czy guzika, tylko podkowy. Czyli wykrywacz dobrze został skonstruowany. Tu z kolei już taki pewny sygnał idzie w kierunku jakiegoś koloru. Zaraz to podkopiemy i zobaczymy, co tutaj też jest. Ja znalazłem 5 groszy współczesne, a tam Ewelinka walczy. Kawałek łańcucha. Kawałek przekazuje dalej. Kawałek łańcucha. A wieje i zimno. Czas pomału przywyknąć do temperatur jesiennych. Wykopałem kolejny sygnał, już jest gdzieś tutaj na wierzchu. Odpalimy jeszcze propointerka i spróbujemy go namierzyć. A, jest tutaj. Jest. Jest to kolejna obrączka gołębia. Widać, jastrząb tutaj miał gdzieś w okolicach swoje gniazdo. A co tam u Ewelinki? Ja też chyba mam. Co masz? Obrączkę. Już idę do ciebie. O, proszę. Tak jest. A ty, ja też masz taką? Ja mam taką, zobacz. Ja mam znaczy ty masz aluminiową, a ja mam... To ja mam starszą. Na pewno. Ty widzisz. Obczyścimy i zobaczymy, co tam za liczby są. I kolejny mój sygnał, gołębia obrączka aluminiowa, stara. W domku sobie poczyszczę i zobaczę, co tam za liczby się znajdują, ale jest PL, więc na pewno z Polski. Udało nam się trafić w miejsce, gdzie tych obrączek zaczęło wychodzić więcej, dlatego posiedzimy tutaj jeszcze w tym miejscu, pokręcimy się, zobaczymy, może wyjdą jakieś ciekawe rarytasy, być może okresu przedwojennego.
Wykrywacz, na którym prowadzę dzisiaj poszukiwania, jest bardzo prostym urządzeniem, urządzeniem analogowym, pracującym na 15 kHz, co daje mu bardzo dużą uniwersalność i posiada możliwość regulacji w zakresie dyskryminacji dźwięków audio, albo może ten wykrywacz pracować w trybie dual tone, albo też w multitonach. Ma też siłę nadawania, jak również można go dostroić do gruntu ręcznie, manualnie. Następnym moim sygnałem jest guziczek z takim cyckiem. I tu druga strona, także kompletny. Był dosyć głęboko. Jak przechodziłam, to miałam taki znikomy sygnał, ale kopię takie znikome sygnały, bo pojawiają się tutaj właśnie obrączki. Ptasie obrączki. A ty jak tam? Plomba ołowiana z jakimś odciśniętym herbem. Trzeba się dokładnie przyjrzeć i zastanowić się, skąd ona w ogóle tutaj przybyła i jakie miała znaczenie. To mój guziołek, którego przed chwilą wykopałam. Najpierw jak kopnęłam ten sygnał, to posypały się z ziemi szkła i myślałam, że może trafiłam butelkę i gdzieś tam jest kapselek. Ale jednak nie było kapselka, tylko był guzik. Czysty, ale kompletny, bo jest uszko z tyłu. Lecę zobaczyć, coś tam słychać. Krążek jest, wiesz, moneta, ale zaraz ją przeczyszczę, zobaczymy, co to jest. Zerel? Wiesz co, chyba tak. Nie wiem, przybija, ale lekka aluminiowa, pewnie perelowska. Pewnie tak. Pewnie tak. Ale i tak gra. Zobacz, jak pięknie daje sygnał. Jak głęboko. Pewnie PRL. No i gratki, bo ja żadnej monety nie znalazłam. Ja dwie. O proszę. O, 10 groszy. 10 groszy PRL. Zobaczcie, co się dzieje. Zerwał się okropny wiatr i gałęzie z drzew lecą na dół. Zrobiło się dość dla nas niebezpiecznie, dlatego wyłączamy wykrywacze i zbieramy się do domu, bo nie dość, że jest zimno, to jeszcze coś może spaść na głowę. Tak wiało, że niestety musieliśmy się zwijać, żeby nam coś na łepetynę nie spadło. Ale co, trochę udało się potestować. Jakiś szaleniec jechał, kurde. No. Potestować Golden Maska. No i udało nam się namierzyć miejsce, gdzie występuje bardzo dużo obroczek gołębi. Te miejsce sobie odhaczymy i w wolnej chwili będziemy tutaj przyjeżdżać. I pompować. No to ja tam lubię osobiście zbierać. Ja obrączki gołębie, także jeszcze są stare, nie? W ogóle. No ty znalazłaś stare dwie aluminiowe, tylko trzeba zobaczyć, z którego roku. Pojedziemy do domku. Jak dojedziemy do domku, to sprawdzimy. A dziś na obiad godzinki popiarduwa, grochówka na kości wędzonej. Zaraz zobaczymy, czy będzie smakowało. Jeszcze serdelki wkroiłam. Voilà. O
okres jesienno-zimowy jest ciężkim sezonem na poszukiwania. Niskie temperatury, wiatr, za chwilę przyjdą śniegi. No i trzeba sobie jakoś radzić. Po poszukiwaniach taka zupa idealnie rozgrzewa. A ty, dziewczynko, dlaczego nie jesz? Bo nie lubię. Jakie nie lubię? Nie lubię. A może chcesz pociuśkać mięska trochę z kości? Tylko na jak kiełbasę lepsze. No wiesz ty co? Hania, to jest kość wędzona. Zobacz jak ładnie pachnie. To nie gryzie. Nie wiesz co dobre. Straszne. Te nowe pokolenie to fast foodowe. Nie umieją się delektować kawałkiem kości, gdzie jest pyszne mięso. Kiedyś to docenią, jak dorosną. Dzisiejsze moje poszukiwania z najnowszym modelem wykrywacza metali Golden Mask 4 WCL dały mi już pierwsze wyobrażenie na temat pracy tego detektora. Zastosowana w nim cewka bezprzewodowa i rozmiar 11 cali daje już większą stabilność pracy tego detektora niż jego poprzednie modele. Wykrywacz ten pracuje na 15 kHz i jest nadal bardzo głębokim wykrywaczem. Na co mogę też zwrócić uwagę w tym wykrywaczu metali, to bardzo dobra dyskryminacja. Została poprzez wprowadzenie tego nowego modelu też poprawiona dyskryminacja. No i zauważyłem, że wykrywacz też lepiej separuje leżące blisko siebie przedmioty. Także ta wersja to jest wersja przedprodukcyjna. Miałem możliwość testowania ją jako pierwszy w Polsce. Zostanie po zabiegach kosmetycznych wprowadzona do obrotu na rynek, między innymi też Polski, w 2024 roku. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem pracy wykrywaczy analogowych, zachęcam Was, żebyście zwrócili uwagę na ten model. Jest naprawdę bardzo dobry, a zarazem skuteczny podczas poszukiwań. Przede mną kolejne wyjścia na poszukiwania z tym modelem wykrywacza metali. Chciałbym potwierdzić słowa producenta, że ten model będzie prawdziwym coin-killerem, pogromcą monet. Będzie je można wyciągać w każdych warunkach, nawet najbardziej zaśmieconych miejscach, jak również z dużych głębokości. Czy tak będzie, okaże się w praktyce, kiedy będę testował ten model wykrywacza. Tata ma kamerę, mama ma kamerę. Jak wszyscy mają kamerę, to ja też mam kamerę. To i to jest ta kamera Hani. Dzisiaj spełniło się jej marzenie. Z tych wszystkich naszych złomowych znajdek zebraliśmy troszkę kasy. No i kupiliśmy Hani kamerę. Zawsze nas podpatruje i mówi, że ona też będzie chciała być kamerzystą. Z czego ja się cieszę, bo nie ja będę musiał nagrywać nas w terenie, tylko Hania będzie biegała, tak? I nas nagrywała. A co Ci się najbardziej w tej kamerze podoba? To, że jest niebieska i ten kotek. A niebieska i że jest kotek. Najbardziej mi się podoba ta skórka taka fajna. A to, że nagrywa ta kamera i robi zdjęcia, to Ci się nie podoba? Podoba mi się tylko te Także Hani, marzenie się spełniło. Cieszymy się razem z nią, że mogliśmy się do tego przyczynić, prawda? No. Coś chciałaś jeszcze powiedzieć naszym widzom? A teraz żarcik. Tata mata, mama drama, córka rurka i na końcu tygrys rydrys. A ty jesteś... Tygrys frodrys, Tosia citrosia, Nutella putella. A już wymyślasz. A ta córka rurka to jesteś ty, tak? Tak. No. Ty tata mata, a mama drama. Tak jest. Dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem poszukiwań. Szkoda, że tak szybko minęły. Natomiast no, musieliśmy uciekać ze względu na te wiatrzycho. Także miło spędzony dzień. Przyszła niespodzianka dla Hani. No i co? Dziękujemy. Będziemy się z Wami żegnać. Będziemy się z Wami żegnać. Dziękujemy Wam, że nas oglądacie, że nas wspieracie, że nas komentujecie i lajkujecie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.